Kochani, co robić, jak was rodzice nie zauważają? No oczywiście, że okradać sklepy, głuptaski. Hej, stój! Co masz w plecaku? Zdajesz sobie sprawę, że muszę wezwać policję? No dalej, dzwoń po gliniarzy i moich starych, bo jeszcze ci ucieknę. No ale jak to nie starczy, to do szkoły najlepiej pójść jaki? Pijany! Dobrze się czujesz? Spytkę nie widać? Nie no, dzisiaj to jest potężnie najgorzej. A pani nie byłaby zła, gdyby się pani dowiedziała, że własny ojciec bzyka pani koleżanki ze szkoły? Nie no, chyba całkiem dosadnie was poinformowałem o tym, co was dzisiaj czeka. Przede wszystkim jest to odcinek ze sfrustrowanym naruciakiem oraz ze sfrustrowaną koleżanką, nastolatką w paradokumencie. Nic nowego, w końcu to ciągaj loczki. Tup, 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 tup. Dzień dobry, panie Piotrku. Jakie dziś robimy włoski? Dzisiaj może loczki. Ciąkaj loczki. 16-letnia Monika Grzybowska uczęszcza do jednego z warszawskich gimnazjów. Jeszcze kilka tygodni temu była spokojną i sumienną uczennicą. Nastolatka nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Jednak od pewnego czasu zachowanie dziewczyny diametralnie się zmieniło. Hej, stój! Co masz w plecaku? Pralkę! No pięknie. Zdajesz sobie sprawę, że muszę wezwać policję? Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko. Ile masz lat? 15? 16? 46. A, to jeszcze muszę zawiadomić twoich rodziców. Proszę bardzo, dać ci do nich numer? Ty w ogóle wiesz, co zrobiłaś? Jak będziesz miała przez to kłopoty? No i bardzo dobrze. Właśnie o to mi chodzi. Ty... coś brałaś? Nie ona, no co ty? Jej mama 16 lat temu. Dobrze się czujesz? A nawet jeśli, to co z tego? No dalej, dzwoń po gliniarzy i moich starych, bo jeszcze ci ucieknę. Możesz za to iść do poprawczaka. Nie no, tak za pierwszym razem to nie. Dlatego jutro przyjdę znowu i ukradnę jeszcze więcej. Nie daj się! Ludzie, niech swoje myślą! Co chcę powiedzieć, to pakuj jak najwięcej skarpetek. Syny ciągle uciekają z szuflad. To mi kradnie skarpetki w tym domu, Nemo! Nemo, to ty! Po zajściu w sklepie z ubraniami ochrona galerii handlowej wezwała policję. Funkcjonariusze sporządzili notatkę ze zdarzenia i odwieźli Monikę do domu, by porozmawiać z jej rodzicami. Pani Alina Grzybowska? Tak, a o co chodzi? Czy mogę prosić o jakiś dokument? Czekaj, gdzieś tu miałem dokument adopcyjny. Ochrona sklepu mówiła, że państwa córka chciała zostać specjalnie złapana. Monika, ty celowo ukradłaś te rzeczy? No ale po co? Przepraszam, czy córce grożą z tego tytułu jakieś konsekwencje? To był jej pierwszy raz. Wartość skradzionego towaru nie przekraczała 300 zł. Sklep zgodził się nie wnosić żadnego oskarżenia, pod warunkiem, że nie zrobi tego znowu. O, na pewno nie zrobi tego więcej. To mądra dziewczyna. To mądra dziewczyna! Stworzy sama swoją własną profesjonalną sieć złodziei, szalików, skarpetek oraz innych łachmanów. Potrzebowała może trochę adrenaliny, ale to już więcej się nie powtórzy. Na państwa miejscu dałbym smarkatę i szlaban i... No, chwileczkę. Akurat my z żoną wiemy, jak wychowywać własną córkę. Coś jeszcze? No to dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Jak chciałaś zabłysnąć młoda, to trzeba było się posypać brokatem i jelitami swoich poległych wrogów. No i co? Fajnie się było przejechać radiowozem? I daj spokój. To zwykły bunt nastolatki. Przejdzie jej. Ja w jej wieku nie takie numery robiłem rodzicom. Ale widzisz, wyszedłem na ludzi. Was? Zachowałam się jak zwykła złodziejka. Nie życzymy sobie, żebyś zachowywała się do nas w ten sposób. Wow! Ja rozumiem okraść sklep na 300 zł. Ja rozumiem wrócić do domu taksówką policyjną. Ale żeby przeklinać! Was? My zwracamy się do ciebie z szacunkiem. Ale to jest jakaś kpina! Policja mi przywozi na chatę, a wy nawet nie dacie mi bana na komórkę? No ale ile ty masz lat? 8? Tak, ma 8 lat, a znowu mam bana, to jest jej ulubiona piosenka. A wy nawet nie dacie mi bana na komórkę? Znowu mam bana. Na komórkę? W ogóle się nie przyjęli. Co trzeba mieć w głowie, żeby iść sobie spokojnie do kina, kiedy policja przywozi ci córkę do domu? Co trzeba mieć w głowie, żeby tak sztucznie zdjąć kurtkę? Jakby nie powiedzieć mi, że nie widać, że to było nagrywane 5 razy, nie? 5 razy dziewczyna kurtkę rozpinała, bo pewnie było niezbyt dynamicznie. Kiedyś byli inni. Troszczyli się o mnie. A teraz... mają mnie kompletnie gdzieś. Dobra, ej, ale sorry. Gdyby
dzisiaj w kinach była trzecia część Strażników Galaktyki. To ty byś mogła się nawet wysrać na wycieraczkę. Ja bym miał to wszystko w dupie. W sensie, nie wycieraczkę. Następnego dnia Monika próbowała jeszcze raz porozmawiać z rodzicami na temat incydentu w sklepie. Jednak ich podejście się zmieniło. Zdesperowana nastolatka postanowiła znaleźć inny sposób zwrócenia na siebie uwagi. Dobrze się czujesz? Wpytkę nie widać? Wpytkę nie widać? Nie! Słabo ci? Nie, wszystko po prostu ekstra. Ale widzę, że coś się dzieje. Odprowadzę cię do higienistki, chodź. Nie, tu zostanę i może usiądę sobie. Monika. Ty chyba nie jesteś. Jestem pijana. Ojciec ma taką strasznie drogą whisky. Paskudna. Ale jeszcze, żeby na koniec whisky zhejtować, ty z wyrolko jedno, mała młoda ty. Nie możesz przychodzić do szkoły w takim stanie, wstawaj. A co mi tam? Przecież, ale pani co? Ten whiskacz taki niedobry. Ja nie wiem, dlaczego ojciec tak się trzęsie nad każdą kropelką. Nienawidzę jej. Nie możesz tu zostać w takim stanie, chodź. Ale mi się tu podoba, ja tu zostanę. Chcesz mieć kłopoty? Marzę o tym, żeby mieć. Nie wiesz, co mówisz, dziewczyno. Ale chodźmy na lekcję, na lekcję. Tak, na lekcję. Już po dzwonku. Wypiłam całą szklankę tej obrzydliwej whisky tatusia. Myślałam, że jak przyjdę do szkoły nagrzana, to być zadyma. Ale oczywiście musiała mi się trafić ta dobra Samarytanka. Reżyser, dałbyś jej radlerka z 0% lub na plan zaprosił jej starego, to by może lepiej pijano udawała. Raczej nie ucieszy ich widok pijanej córki. Powinna mnie pani zaprowadzić do dyrektorki, a nie przywozić do domu. Nie wiesz, co mówisz. Zostałabyś zawieszona albo nawet wyrzucona ze szkoły. Ale ja właśnie po to... Wypiłam to świństwo. Ona beknęła! Pierwsze beknięcie w historii par dokumentów chciałbym zaznaczyć. Całkiem ciekawe wydarzenie. Można powiedzieć wręcz, że jesteś świadkiem historii. Pamiętasz, że ktoś beknął na par dokumencie? Ja nie. A oglądam z zrozumieniem. Oglądam z zrozumieniem te par dokumenty. Naprawdę. Nikt nigdy nie beknął. To jest pierwsze beknięcie. Powtórzmy je raz. No jeszcze raz. Oj, to jeszcze żeński, soczysty bek. No takie rzeczy się chwali. Takie rzeczy się chwali, Polsat. Chcę wrócić do szkoły. Jutro wrócisz do szkoły i porozmawiamy na spokojnie. Pani nic nie kuma? Kończy mi się okienko. Muszę wracać. Super. Wszyscy mają mnie w dupie. Ty weź idź ogarnij sobie gildię w Robloxie, jak znajomych nie masz. Myślałam, że wezwę moich rodziców, dyrektora, że rozpięta się piekło. A zamiast tego Angliska odwozi mnie do domu. Co to ma być? Pogotowie dla pijanych małolatów? Mam się rzucić z piątego piętra, żeby mnie zauważyli? O czym jest ten odcinek? Poważnie pytam. Czy to jest jakiś kolejny filmoszek Karolinki Vlog, która nagrywa tutaj swój własny... Rodzice nastolatki wrócili późno w nocy i nie zorientowali się, że Monika była nietrzeźwa. Dziewczyna postanowiła opowiedzieć im o swoim wczorajszym wyczynie, jednak rodzice niespodziewanie pokrzyżowali jej plany. Hej. Wracamy za 2 dni, pieniądze na jedzenie na blacie. Baw się dobrze. Czyta na głos. Na głos czyta. Ja p***. To chyba jakiś żart. 200 zł na jedzenie na 2 dni. To co ty będziesz jadła, suche bułki? Po co oni w ogóle robią sobie dziecko, skoro nie chcą się nim zajmować? Zostawiają mnie jak psa. Ej, ja guzika na 2 dni nie zostawiam i 200 zł jeszcze mu też nie dałem. Swoją złość postanowiła wyładować na sali gimnastycznej. Wychodzisz? Zaraz. Nie zaraz, tylko za 5 minut my zaczynamy lekcję akrobatyki. Babko dwóch ukazała mi cię stąd wywalić. No to niech przyjdzie i sama to zrobi. Jeśli powiem jej, że mnie olałaś, pożałujesz tego. No to leć. Powiedz jej to. Boże, Monika, musisz taka być. Jaka? Upierdliwa! Co ja ci zrobiłam? Podlizujesz się w łefisce, wazeliniaro. Przestań. Non-stop się podlizujesz. No leć. Poskarż się swojej pani. Przestań. Uspokój się, dziewczyno. Boisz się, że będzie zadyma? Że wezmą twoich starych? Od tych tekstów to tu się zaraz zacznie pożar, co nie? Wazeliniarze!
wazeliniaro. Po prostu stąd wyjdź. Nic więcej, nic mniej. Od kiedy rzucanie piłką do kosza to taka zbrodnia, co Lizusko? Nie dotykaj mnie! Musisz być grzeczna, bo inaczej starzy cię udupią. Biedactwo. Bo widzisz, moi by się nie przejęli, nawet jakbym dała cię... Zamknij się! To nie play of the game, to beznadziejny operator kamery. Nienawidzę tej laski. Wkurza mnie od pierwszej klasy. Nie wiem czym, ale mnie wkurza. Zawsze miałam ochotę dać jej w gębę. Kiedyś bym tego nie zrobiła. Ale teraz... A ja wiem, czemu mnie wkurzasz i mam ochotę obejrzeć inny odcinek Mało Lat. Kiedyś bym tego nie zrobił, ale dzisiaj też tego nie zrobię. Bo szkoda beznadziejnego odcinka. Nie każdy jest taki zły. Nauczycielka zgarnęła tę młodą chuliganicę i próbowała na spokojnie z nią pogadać, żeby dowiedzieć, czy coś się dzieje. Młoda się wyżaliła, że rodzice w ogóle się nią nie interesują i nie poświęcają jej czasu, ale nauczycielka też ją trochę opluła. Po kiepskim dniu w szkole Monika nie chce wracać do pustego domu. Nastolatka postanowiła przejść się po galerii handlowej. W sklepie, w którym ostatnio została zatrzymana za kradzież, niespodziewanie zauważa swojego ojca. Przecież miał być w delegacji. Dobrze, że sobie mówisz. Możecie tutaj się zachowywać? Tata nagrywa, tata jest w pracy. Guzik. O, jesteś. Cześć. Chodź. A to ci się podoba? Jest piękny. I ta torebka. I te spodnie. Jak chcesz, to weźmiemy wszystko. Ja płacę. Jak serio? Zwykle. Super. Możemy panią poprosić? Pani poda siatkę na tego manekina! Widziałam go tu z jakąś młodą panną jakieś 2 tygodnie temu. Myślałam, że mi się przywidziało, że to był jakiś przypadek. Ale okazuje się, że mój ojciec poluje tu na galerianki. To stąd Emilia ma te wszystkie zajebiste ciuchy. Dobrze, że w przeszłości już dostała w lewy policzek. To teraz już wie Karolinka vlog, gdzie trafiać, gdzie strzelać. Kolejny dzień w szkole też nie zapowiada się dobrze. Na szkolnym korytarzu czeka na nią niemiła niespodzianka. O, Emilka, widzę, że gustujesz w starszych facetach. To mój ojczym, idiotko. Uspokój się, Emilia. Wydaje mi się, że sprawę można załatwić w bardziej kulturalny sposób, prawda? Nie wiem, o co panu chodzi. Chodzi mi o twoje zachowanie na sali gimnastycznej. Uderzyłaś Emilię w twarz, prawda? Tak, ale to ona zaczęła mnie zaczepiać. Ja tylko rzucałam do kosza. Pani kazała mi ją wyprosić z sali. A ty zawsze musisz robić to, co ci każą dorośli, nie? Karolina, ojciec Mateusz po 3 karnaszach zaraz znowu ci niemiło zwrócił uwagę, ty złośliwa babo, no. Dziewczyny, spokojnie. Widzę, że za sobą nie przepadacie, co nie usprawiedliwia rękoczynów. Wkurzyła mnie i tyle. W takim razie w porządku. Przeprosisz ją, obieca, że to się więcej nie powtórzy i zapominam o całej sprawie. Albo w twoim MMA 8. Sama się o to prosiła. To w takim razie w porządku, idziemy do dyrektora. No i zajebiście, zaprowadzić pana do jego gabinetu? Posłuchaj mnie uważnie, Monika. Chciałem z tobą sprawę rozwiązać polubowo. Ale ja nie przeproszę tej ***ki. Co takiego? A jak kulturalnie nazwać laskę, co się puszcza za szmaty? Słucham? Jesteś chora. Nie no, dla mnie to już solidnie przegięła. Zostawcie mnie w spokoju. Oj, solidnie. Jak ja lubię patrzeć, jak się wszystko pierdoli. Nawet taką małą zdzirą jak ta Emilia jej ojczym się przejmuje. A mój to co? Przynajmniej teraz wiem, dlaczego mam mnie gdzieś. Ma inne małolaty, którymi się zajmuje. Czajdzie, ma małolaty, a my... Nawet nie będę tego tłumaczył, bo się zaraz puścikam. Po krótkiej rozmowie z ojczymem Emilii, nauczycielka wybiegła ze szkoły. Kobieta liczy na to, że uda jej się znaleźć dziewczynę i wyjaśnić z nią przyczyny tak dużej agresji. Wracam do szkoły, jest zimno. Martwiłam się o ciebie. To nowość. Zazwyczaj wszyscy mają mnie w dupie. Naprawdę tak uważasz? Nawet ta puszczalska Emilka ma kogoś, komu na niej zależy. Monika, żadna kobieta nie powinna tak mówić o drugiej kobiecie. Dobrze, dobrze. Tamta kobieta spaceruje statusiami, aby potem się wspólnie przesuwać. Monika, co się stało? Dlaczego takie rzeczy mówisz o Emilii? A dlaczego pani się tak mną interesuje? Nie może pani zostawić mnie w spokoju? Ktoś ci zrobił krzywdę? Stąd ta złość? Powiedz mi w końcu. A pani nie byłaby zła, gdyby się pani dowiedziała, że własny ojciec bzyka pani koleżanki ze szkoły? Monika,
To jest bardzo poważne oskarżenie. Nie. To idealne podsumowanie na początek odcinka Karolinko Vlog. Dziękuję. Po rozmowie z Moniką Anna zadzwoniła do rodziców nastolatki i poprosiła ich o spotkanie. Nauczycielka chce porozmawiać z nimi o zachowaniu Moniki i wybadać sytuację w ich domu. A mama Moniki? Alinka kazała przeprosić, ale utknęła na spotkaniu i już dzisiaj do nas nie dołączy. Rozumiem. No cóż, na pewno się pan domyśla, że to spotkanie nasze jest w związku z Moniką. Bardzo się o nią ostatnio martwię, bo jej zachowanie naprawdę z dnia na dzień się pogarsza. Rzeczywiście. Monika przechodzi coś w rodzaju buntu, ale pozwoliliśmy jej z małżonką poradzić sobie z tą sytuacją po swojemu. Nie wydaje się panu, że ta metoda nie działa? Proszę wybaczyć, ale wiemy, jak wychowywać własną córkę. No ja nie chciałam pana urazić, wie pan, ale... No, ale jest też niezwykle wkurzająco, irytująco, pyskatą, głupią, złośliwą, agresywną, nieciekawą. Może Monika po prostu nie radzi sobie z sytuacją w domu. Ale w domu nie ma żadnej sytuacji. No cóż, coś się musiało stać. Na pewno nie w domu. A poza domem? Może coś pan wie o jej życiu pozaszkolnym? Monika o tym nie opowiada, a my z kolei nie chcemy jej w żaden sposób naciskać. Może ona po prostu potrzebuje pomocy. Jak będzie potrzebowała naprawdę pomocy, to sama przyjdzie. Nie byłabym tego taka pewna. Wychowujemy Monikę z żoną po partnersku. Tłumacząc na polski, to na wywalonych jajach, ponieważ 15 lat już i tak czy tak zainwestowali w tego darmozjada. Ojciec postanowił skonfrontować z córką krytykę nauczycielki. Monika? Co tam? Mogę usiąść? Co u ciebie? Dawno nie rozmawialiśmy. Nie ma o czym gadać. No, na pewno jest o czym gadać. No. Nic się nie wydarzyło, zupełnie nic. A w szkole? Bez zmian. Byłem u ciebie w szkole, widziałem się z twoją nauczycielką. Z którą? Dlaczego? Zaprosiła mnie i mamę, ale mama nie mogła, więc sam poszedłem. Szczepańska, ta od angielskiego. I co ci powiedziała? No, powiedziała mi całą historię, która miała miejsce w sali gimnastycznej. Emila, tak? To ta dziewczyna, którą uderzyłaś? Monika, chciałbym, żeby to był ostatni raz, dobrze? Spoko. Traktujemy cię po partnersku. No i chciałbym, żebyś nas tak samo traktowała, dobrze? Dobrze, okej. Daj mi karę! Rzucajcie we mnie kamieniami! Do gułagu! Do lochu z wysetkami wampirów! Nastolatka postanowiła spotkać się z nauczycielką w kawiarni i powiedziała, że to wszystko, co ona gadała, że ojciec ma romans i że on wykorzystuje dziewczynki takie w galerii, że to wszystko to jest kłamstwo, a zrobiła to tylko po to, żeby nie rozwalić całej rodziny. Czyli jakby kłamała z tym, że to było kłamstwo. A kiedy wróciła do domu, to rodzice powiedzieli jej, że będzie miała siostrzyczkę. Matka gotowa jeszcze wybrać takie imię, że dzieciak będzie się z nim męczył do końca życia. Ha, ha, ha. Jeszcze i tak nie wiemy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Oczywiście, że chłopiec. A może ty masz jakiś pomysł na to imię? Mam to gdzieś. Nazywajcie jak chcecie. Nie powinna się tak odzywać do matki. A wy nie powinniście robić całej masy innych rzeczy. I czy ja coś mówię? A co ty masz na myśli? Niespuszczanie wody w łazience numer 4 przez tatę. Nietrafianie we włocznik światła, przez co smarujecie ścianę brudnymi łapami. Niedomykanie framugi okien, przez co jest leciutki przeciąg, który pod odpowiednią częstotliwością przeszkadza mi w śnie. Wszystko jest zajebiście, tak długo jak wy jesteście zadowoleni, nie? A może rozwiniesz łaskawie tą myśl, co? Tak, chciałabym się wyprowadzić. Co takiego? Pięknie. To co słyszeliście? Już nie chcę z wami mieszkać. Ale jak ty to sobie w ogóle wyobrażasz? Przecież ty masz dopiero 16 lat. Dowiadywałam się. Złożę wniosek o alimenty do sądu rodzinnego i będziecie musieli mi płacić. Nie, ja... A imię dla dziecka? Może Emilia? Tobie na pewno by się spodobało. Co, tato? Emilia Plater? Emilia Clark, ciocia Jona Snowa. Zaczęłam czytać o tym w internecie. Nie wiem jeszcze, czy się zdecyduję. Ale jak zobaczyłam moich starych razem na kanapie, zadowolonych, jakby nic się nie działo, to myślałam, że się pożygam. Nie chcę dłużej z nimi mieszkać pod jednym dachem. Super. Zaraz się pożygam. Dziewczyna nie ma zamiaru wycofać się z podjętej decyzji. No oczywiście. Ja też się za tobą stęskniłem, kochanie. Spotkajmy się jak najszybciej. A teraz muszę kończyć. Pa. Gdzie mama? Mama słabo znosi poranki. Z kim rozmawiałeś? Z nikim. Pokaż mi telefon, chcę sprawdzić. Słucham? Słyszałam, że z kimś romansowałeś, daj mi swój telefon. Monika, uspokój się. Nie zachowuj się tak, dobrze? Znowu gadałeś z tą zdzirą. Monika! Co się tutaj dzieje?
Już mam dość tych jej urojeń. Zaczyna mnie drażnić. Ale ja nie mam żadnych urojeń. Ja po prostu wiem, że on... Co? Że po prostu... Mam tego dość! Jak się uspokoisz, to wtedy możemy porozmawiać. W życiu! Nie chcę mieć z wami nic wspólnego! Dobrze, idzie. Matka jest w ciąży. Potrzebuje teraz spokoju, a nie twoich kłamstw. Bo twoje kłamstwa jej służą. Wiesz co? Załatwię ci szkołę. Z internatem. Za granicą. Chciałaś się wyprowadzić, tak? To ja ci to ułatwię. Dzieci powinny być jak konie. Jak przy porodzie nie staną same na nogi, to powinieneś zadzwonić do wujka ze Sparty, żeby przyjechał. Czy tylko ja jestem normalna w tej rodzinie? Co to za ojciec, który chce wyrzucić własną córkę z domu po to, żeby móc w spokoju pukać nastolatki? Super tata! Monika, dlaczego ty jesteś taka okropna, co? Gdybyś wiedziała to, co ja, też byłabyś na niego taka wściekła. No to słucham, powiedz mi, czego nie wiem. No słucham. Tata! Tata! Tata nie wie, co to jest BDS! Może tego, że ojciec ugania się za galerienkami. Wiesz, to zaczyna się robić żenujące, naprawdę. Ale to prawda! Widziałam go z moją koleżanką ze szkoły. Musiałaś go z kimś pomylić. Chyba wiem, jak wygląda mój własny ojciec. Nie wierzę ci. To zboczeniec! Nie pozwolę ci zniszczyć naszej rodziny tymi kłamstwami. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz, dziewczyno? Co się z tobą dzieje? To nie ja nią niszczę. Jesteś zazdrosna? To o to chodzi? Niby o co? O to, że jestem w ciąży i nie będziemy ci teraz poświęcać tyle uwagi, co do tej pory. Ale wy mi w ogóle nie poświęcacie uwagi. I Karolina Vlog nie dostaje już żadnego mleka z cycka, żadnego. Dziewczyno, ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Jak to ci nie poświęcamy uwagi? Zobacz, ile dla ciebie zrobiliśmy, żeby cię wychować na dobrego człowieka. Sorry, to raczej było niemożliwe. Mam takie z***ne geny po ojcu. No dalej, uderz mnie. Pokaż, jak ci na mnie zależy. No i Whisper Challenge nie nagrają. Monika przez kilka kolejnych dni regularnie spędzała popołudnia w galerii handlowej w ulubionym sklepie Emilii. Dziewczyna liczy na to, że w końcu uda jej się zdobyć dowód zdrady ojca. Wygląda na to, że tym razem jej się poszczęściło. Esję, wybierz sobie co chcesz. Super. Podoba ci się? To bierz. Mam cię, dupku. A kurtkę skórzaną też mi kupisz? A nie lepiej spodnie narciarskie? Nie. Zresztą zobaczymy. Alina i Bartek zajęci sobą w ogóle nie zareagowali na późny powrót ich córki do domu. Rodzice nie spodziewają się, że Monika szykuje dla nich niespodziankę. To ogląda telewizor przy wszystkich włączonych światach w mieszkaniu. Tak jakbym teraz ja bez powodu włączył wszystkie światła. Po co to się świeci tutaj? Po co świeci? Co? Zostaw. Pokaż. Bartek, ale to ty i ta dziewczyna. Mówiła? Ale w tym domu nikt nie chce mnie słuchać. Ta dziewczyna to Emilia. To zwykła zdzira, ty jesteś pedofilem. Monika, zaczekaj. Bartek, musimy jej powiedzieć, no. Musicie jej powiedzieć, że to wszystko to symulacja w escape roomie, do którego weszliście 2 godziny temu, ale ten escape room sprawia, że czas leci dużo szybciej i już macie 16 lat tutaj. A tak naprawdę Emilka to jest stara. Z ojcem Emilii, z Jarkiem, to był mój przyjaciel w liceum. 5 lat temu jechaliśmy razem samochodem i spowodowałem wypadek. On zginął w tym wypadku. Jaki wypadek? Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Pamiętasz, jakiś czas temu wyjechałem na krótką delegację do Niemiec. To było wtedy. Ojciec wtedy spędził jakiś czas w areszcie. Odbyła się sprawa i dostał wyrok w zawieszeniu. Ale jak mogliście to przede mną ukrywać? No po prostu ci no nie mówili. Byłam okropna, nie? Wszystko zepsułam, prawda? Nie, kochanie. Chodź tu. Chcieliśmy traktować cię po partnersku. Okazało się, że wyszło zupełnie niefortunnie. No jesteś beznadziejnym partnerem, no. Nie zagrasz, Malanowski partnerze, nie zagrasz. Zachowanie Moniki było dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Nie miałem pojęcia, co przeżywa moja córka. No, może gdybym wcześniej powiedział jej o Emilii, to nie doszłoby do tego wszystkiego. Dostałem gorzką lekcję. Super! Zajścia w domu Grzybowskich minęło kilka dni. Dziewczyna przez cały ten czas nie chodziła do szkoły. Rodzice nastolatki zdecydowali, że wyjadą za granicę, gdzie zaproponowano pracę ojcu Moniki. Nastolatka dzięki szczerym rozmowom z rodzicami zrozumiała, że używki i niebezpieczne zachowanie nie są dobrym sposobem na osiągnięcie porozumienia z rodzicami. Słucham? Jakie używki?
Używki? Nawet nie pamiętam, żeby Karolina Vlog piła kawę! Cieszę się, że znowu się uśmiechasz. A wie pani, co jest najfajniejsze? Że nigdy w życiu nie miałam tak dobrego kontaktu z moim tatą. Czasem trzeba widocznie coś stracić, żeby to docenić. Ta. Jak ja stracę parę dokumentów, to dopiero wtedy docenię, co? Ja dopiero zrozumiem, co mi ominęło. Taki kunszt reżyserski, takie dobre wspomnienia, zdrowe warzywa i jazda na rowerze. Co nie, kochani? Dziękuję wam pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się wam spodobał, jak trudno było mi w ogóle wymazać z siebie sztuczny uśmiech. Kochani, no jak już jesteście fajkiem, to już potem nie da się z tego wyjść. Do zobaczenia w niedzielę. W niedzielę będzie kolejny filmik, gdzie ja będę oglądał jakiś bardzo dokument, ale również mam, przypominam, drugi kanał, nazywa się on Boruciak. Dla niektórych to może być niespodzianka, ale nie dla 1,5 miliona ludzi, którzy mnie tam obserwuje. Tam wrzucam inne filmy, nie tylko takie, więc żeby nie było, że jestem tylko taki głuptasek źle oceniający na drugim kanale. Też oceniam innych. Dobra, cześć, bo sam się zaoram. Pa, pa.